Komórki, czyli dzisiaj w zasadzie smartfony, już dawno straciły podstawową funkcję tylko komunikowania się z innymi ludźmi. Służą one również nam w wielu innych codziennych czynnościach. Możemy za ich pomocą na przykład obsługiwać urządzenia w mieszkaniu, zamykać, otwierać rolety, zmieniać temperaturę, ale również obsługiwać samochód. Dzięki komórce możemy samochód na przykład otworzyć bez kluczyków. Również jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, możemy sprawdzić na przykład stan paliwa. Dzięki temu bez wychodzenia z domu wiemy już, czy musimy się skierować od razu na stację, czy możemy jechać prosto w podróż. Ewentualnie pomaga również zaparkować. Żeby zdalnie zaparkować Mercedesa klasy E, wystarczy na smartfona ściągnąć odpowiednią darmową aplikację Remote Parking Pilot, którą następnie musimy za pomocą Bluetootha sparować, czyli połączyć z samochodem. W momencie, kiedy chcemy zaparkować, ustawiamy w samochodzie opcję Wyszukaj miejsce parkingowe. I jadąc wzdłuż szeregu samochodów, nasz komputer pokładowy będzie automatycznie szukał dogodnego miejsca, gdzie samochód może zaparkować. Do tego służą mu czujniki, sensory, kamery. On po prostu widzi wolną przestrzeń między pojazdami i w momencie, kiedy uzna, że jest dobre miejsce, w którym możemy zakończyć naszą podróż, da znać kierowcy. Kierowca wtedy poprzez komputer zgadza się na rozpoczęcie manewru parkowania, określa, czy chce to zrobić siedząc w samochodzie, czy woli to zrobić zdalnie. Jeżeli wybierze opcję zdalną, wysiada z samochodu, włącza aplikację w komórce i już może samochód parkować. Bardzo ważne są tutaj względy bezpieczeństwa, to znaczy kierowca cały czas jest odpowiedzialny za manewr, który wykonuje samochód i dlatego nie może się od samochodu oddalić i co więcej, cały czas musi dawać znać komputerowi poprzez smartfona, że kieruje tym samochodem. To znaczy musi w odpowiedni sposób naciskać na ekran, dzięki czemu samochód ma świadomość, wie, że jest cały czas kontrolowany i w każdej chwili kierowca może przerwać manewr. Zakładając, że nie ma takiej potrzeby, kierowca tylko wykonuje odpowiednie ruchy po ekranie dotykowym smartfona, natomiast sam samochód w miejscu, które wcześniej odpowiednio zbadał, sprawdził, zaczyna tam parkować, jeżeli trzeba, robi kontry, wycofa do tyłu, troszkę do przodu, w ten sposób, aby na końcu bezpiecznie zaparkować.